Magazyn Forbes opublikował najnowszy ranking najcenniejszych kobiecych marek w Polsce. Pierwsze miejsce ponownie zajmuje Iga Świątek. Wartość medialna tenisistki wynosi ponad miliard złotych. W swoim wynikiem w sieci pochwaliła się Doda. Artystka zaliczyła znaczny awans w rankingu. Co roku magazyn Forbes Women publikuje ranking najcenniejszych kobiecych marek osobistych. W 2023 roku miejsce pierwsze zajęła Iga Świątek. W tym również triumfuje polska tenisistka. Jej wartość medialna w 2024 roku przekroczyła miliard złotych. Ta imponująca suma potwierdza jej niekwestionowaną pozycję liderki wśród polskich sportowczyń i artystek. Jak podkreśla magazyn, tworzenie tego prestiżowego zestawienia było nie lada wyzwaniem. Analizie poddano ponad 3,5 miliona publikacji, a łączna wartość medialna wszystkich badanych treści osiągnęła aż 15,7 miliarda złotych, co jest znaczącym wzrostem w porównaniu z ubiegłoroczną wartością wynoszącą 11 miliardów złotych. Ranking Forbes Women 2024. Doda zaliczyła znaczny awans. Wielkim sukcesem może pochwalić się także Doda, która w przeciągu roku zanotowała ogromny awans w rankingu. W 2023 roku zajmowała 12. pozycję, natomiast w 2024 roku wskoczyła na 4. miejsce. Jej wartość medialna oszacowana została na 305 milionów złotych, co plasuje ją tuż za Igą Świątek, Agnieszką Holland i Magdą Linet. Piosenkarka nie kryła radości z tego osiągnięcia, dzieląc się swoim szczęściem w mediach społecznościowych. Wow, wśród takich nazwisk to prawdziwy sukces. Doceniajmy, a nie oceniajmy, napisała dumna artystka. Ranking Forbes Women 2024. Mucha, Rozenek Majdan i Kuczyńska też chwalą się swoim miejscem w rankingu. Także inne polskie gwiazdy pochwaliły się swoim wynikiem w rankingu Forbes Women w sieci. Jedną z nich jest Małgorzata Rozenek Majdan, która uplasowała się na 8. miejscu, po raz kolejny zostałam wyróżniona przez Forbes Women i znalazłam się na liście 100 najlepszych kobiecych marek osobistych. Miejsce 8. Dziękuję. Jestem społecznie zaangażowana, aktywna, działam i wykorzystuję moją silną pozycję na rynku do tworzenia i utrwalania pozytywnych zmian. Nie zatrzymuje się, napisała na Instagramie Małgorzata Rozenek Majdan, Anna Mucha, która zajęła 33. miejsce z wartością medialną wynoszącą 108 milionów złotych, również wyraziła swoje zadowolenie z wyniku. Aktorka podkreśliła, jak ważne jest dla niej poczucie sprawczości i niezależności, które udało jej się osiągnąć dzięki ciężkiej pracy. A jednak trochę mnie to kręci, taką wiadomością rozpoczynam dzień. To bardzo miłe i dziękuję, że kolejny raz znalazłam się w zestawieniu najcenniejszych kobiecych marek Forbes Women, zaczęła swój wpis Anna Mucha. Myślę, że to tym cenniejsze, kiedy masz poczucie sprawczości, kiedy bierzesz stery we własne ręce, kiedy możesz decydować.
Moja mama zawsze mnie uczyła, żebym miała zawsze pieniądze na powrót do domu, żebym mogła być niezależna. No to chyba się udaje, dodała, od bloga założonego w październiku 2009 roku do 46 miejsca w rankingu najcenniejszych kobiecych marek osobistych Forbes Women 2024. Wszystko, co chciałam już powiedzieć, jest na moim IS. To szalenie piękne znaleźć się ponownie w rankingu Forbes Women obok tak niesamowitych, inspirujących, silnych i różnych kobiet. Kratka kobieta jest siłą. Dziękuję sporej części Was za te intensywne 15 lat. Napisała.